382 miliony euro. Tyle pieniędzy polski rząd planuje przeznaczyć na stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, poinformowała dziś szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomniała też o bieżących działaniach szefa Rady Ministrów. Dzięki temu, że tak skutecznie rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wprowadza wsparcia, które pomagają ratować polską gospodarkę, również nie są zagrożona, nie jest w żaden sposób zagrożona realizacja programów społecznych. W tym roku to jest 80 miliardów złotych na wsparcie dla rodzin z dziećmi i na wsparcie polityki senioralnej, czyli cały pakiet Aktywni Plus. Przypomnę, że wczoraj pan prezydent podpisał ustawę o 14 emeryturze, czyli świadczeniu, które będzie wypłacane emerytom w czwartym kwartale tego roku. Już 2 600 000 wniosków, tyle dokumentów na nowy okres rozliczeniowy w ramach programu Rodzina 500+ spłynęło do centralnego systemu ewidencyjnego. Na razie można je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Rząd przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi. Zapisy mają obowiązywać na najbliższe 5 lat. Wnioskodawcą projektu jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi jest obecnie dzierżawa. Forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych. Stwarza ona możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania znacznych środków finansowych. Przedłużenie obowiązujących rozwiązań ma wejść w życie 1 maja. PKN Orlen zawarł długoterminowy kontrakt z ExxonMobil na dostawy około 1 000 000 ton ropy z USA rocznie. Surowiec będzie wykorzystywany na potrzeby rafinerii w Polsce, w Czechach i na Litwie. Obecnie rafinerie grupy Orlen zaopatrywane są w ropę na bazie kontraktów długoterminowych z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i Rosji oraz dostaw spotowych, m.in. z Morza Północnego, Angolii czy Nigerii. Według PKN Orlen zakup gatunku lekkiej i słodkiej ropy, jaką jest WTI, wpływa na wzrost uzysków. Charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami gęstości i zawartości siarki, co sprawia, że w procesie przerobu uzyskuje się z niej dużą ilość tzw. produktów białych, jak benzyna czy olej napędowy. Tymczasem ropa nadal droga, ale nie jest wykluczone, że tankowanie na stacjach będzie tańsze. Cena baryłki na światowych giełdach obniżyła się względem dnia poprzedniego o prawie 2%. Analitycy spodziewają się dalszych spadków. Obecnie popularna 95 kosztuje średnio 5 zł i 5 groszy. Podobnie wygląda cena diesla. Polski złoty obronił się przed barierą 4,60 w stosunku do euro. Dziś rano kurs kształtował się na poziomie 4,58 i był o niespełna grosz niższy niż dzień wcześniej. Przez poprzednie 2 tygodnie notowania wspólnotowej waluty podniosły się o blisko 12 groszy. Wieloletnie maksima ustanawia też funt brytyjski, za którego we wtorek rano trzeba było zapłacić 5,35 zł. Wczoraj kosztował 2 grosze więcej. Interesująca sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, kiedy na innych rynkach przeważają spadki, przy książęcej dużo zielonego koloru. Bardzo dobrze radzą sobie papiery Narodowego Ubezpieczyciela. Spółka PZU na solidnym 4% plusie. Lotos zyskuje 0,5%, Orlen 1%, PGNiG prawie 2%, PKO SA i PKO BP rosną o prawie 1,5%. W dół CD Projekt. Akcje producenta gier komputerowych tracą 2,5%. Pod pokładem przewozi 130 ton ropy. Nie może popłynąć dalej, bo osiadł na mieliźnie. U wybrzeży Mauritiusa osiadł pływający pod chińską banderą trawler z 16 członkami załogi. Na nagraniach z drona widać już ciemne plamy w pobliżu statku, ale władze zapewniają, że wyciek jest niewielki i znajduje się pod kontrolą. Służby planują wypompowanie paliwa. Jeżeli akcja nie przyniesie spodziewanego skutku, możliwa jest katastrofa ekologiczna i ogromne środowiskowe straty.
Straty już liczy Elon Musk. Jego giełdowy majątek skurczył się o niemal 300 miliardów dolarów. Wszystko przez niekorzystne dla jego spółek notowania na technologicznym indeksie Nasdaq. Na zamknięciu poniedziałkowych notowań akcje Tesli wyceniono na $563, czyli o prawie 6% mniej niż dzień wcześniej. Była to piąta z rzędu spadkowa sesja producenta aut elektrycznych. Zjazd zaczął się od $718. Od szczytu wyznaczonego na 26 stycznia akcje Tesli staniały już o 36%. Kapitalizacja zmalała w tym czasie o $297 miliardów do $540 miliardów. Dla doświadczonych akcjonariuszy Tesli ostatnie wydarzenia nie powinny być czymś nowym. Jak przypomina Market Watch, w ciągu ostatniego roku Tesla już w sumie trzykrotnie wkraczała na terytorium Bessy, co umownie definiowane jest jako spadek o 20%. Co więcej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki są na solidnym plusie. Od marca 2020 roku do dziś zyskały 363%. Na koniec przypomnienie o konieczności rozliczania PIT-ów. Deklaracje można składać drogą tradycyjną, m.in. bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, a także przez internet. Ta metoda cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. Ustawowy czas upływa z końcem kwietnia. Przed Tobą rozliczenie podatku PIT za 2020 rok? Spokojnie! Twoje roczne rozliczenie podatku PIT czeka na Ciebie. Zobacz, jakie to proste. Jak to działa? Wejdź na podatki.gov.pl. Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego. Sprawdź i jeśli chcesz, zmień informacje. Wyślij zeznanie. W wygodny i bezpieczny sposób oszczędzisz czas. Usługa bezpłatna dostępna dla PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36. Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl.